Witam serdecznie wszystkich widzów. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, nie było mnie kilka dni, no i przyjeżdżam i piękne, wspaniałe dla mnie informacje. Oczywiście wszyscy prawie Polacy, którzy grają w grę World of Tanks, czekają na polskie czołgi, no i teraz już mamy to tak bliziutko, że już możemy wyciągnąć dłoń i dotknąć na przykład ten czołg, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, czyli 50TP prototyp. Oczywiście już jakiś czas mamy pudelka, ale pudelek na tierze 6 czołg średni, a T50 prototyp 8-tierowy czołg premium. No i zaprosiłem Falaptiego, bo teraz trochę porozmawiamy właśnie o tym, że już za niedługo polskie czołgi, już mamy nawet informację, wersja 1.1 nadjeżdżają Polacy. Witaj Falatti. Cześć Faja, cześć wszystkim. Jeżeli chodzi o te czołgi premium polskie, czyli mamy Pudla, mamy 50TP prototyp, to już będzie koniec czołgów premium polskich, czy jeszcze w przyszłości... Dające się przewidzieć w przyszłości, tak. Tak jest, czyli jestem posiadaczem dwóch jedynych prawdopodobnie... Jakbym powiedział obu nawet. Tak jest, tak jest. Obu czołgów premium. No i przed chwileczką mamy informacja, wersja 1.1 nadjeżdżają Polacy. Tak naprawdę teraz jest wersja 1.02, czyli cóż, następna wersja już będzie wersją 1.1 z polskimi czołgami. Zgadza się? Tak, dokładnie tak. Czekaliśmy naprawdę długo, ale w końcu polskie czołgi nadciągają. Oczywiście zapewne też za niedługo będzie serwer testowy, na którym tak. Te polskie czołgi będziemy mogli testować. Myślę, że to jest już wszystko. Jeżeli już jest informacja, no to są tygodnie do testu prawdopodobnie, nie? Tak, to już jest kwestia tygodni. Powiedziałbym nawet, że można już pomalutku zacząć odliczanie. Oczywiście wiadomo, tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji, najpierw będzie jedna seria testów, potem druga seria testów, potem jeśli będzie trzeba, może być kolejna seria testów lub jakaś pauza i dopiero zobaczymy tą aktualizację na normalnym serwerze. Także wiadomo, że jeszcze te 2 tygodnie z okładem na pewno upłyną, zanim zobaczymy polskie czołgi, ale po drodze będą wersje testowe, a więc będzie można tymi polskimi czołgami zagrać na serwerze testowym. I z tego miejsca gorąco proszę wszystkich, którzy chcą, którzy są w stanie, których interesuje polskie drzewko, ludzie, ściągajcie klienta testowego, testujcie te czołgi, napiszcie potem na forum koniecznie, jak wam się gra, co jest fajne, co niekoniecznie. Jeśli coś w tych czołgach jest nie w porządku, to w miarę możliwości napiszcie dokładnie, co jest nie w porządku i jak waszym zdaniem należałoby to poprawić. I oprócz tego oczywiście, jeśli znajdziecie cokolwiek, co wam się podoba, nie podoba, macie zastrzeżenia, też dawajcie znać. I postaramy się, żeby te czołgi były jak najlepsze. No bo generalnie chodzi o to, żeby wiadomo, linia była zbalansowana, no bo to jest konieczność, ale żeby była grywalna i żeby była fajna. Ja tak zażartuję, głównie piszcie o tych wadach, żeby jak najmniej te polskie czołgi miały wad. Dobra, to może tak przypomnijmy troszkę, jakie czołgi nam będą czekać w polskim drzewku. Niskie poziomy, 7TP, 4TP oczywiście pierwszy czołg, drugi tier to jest 7P, później mamy 10TP i 14TP. To są w zasadzie chyba jedyne czołgi z polskiego drzewka, które były wyprodukowane, tak? Właściwie tak, ponieważ 10TP i wyżej to już są prototypy przedwojenne, 10TP, 14TP. Dalej natomiast są projekty i opracowania. No wiadomo, mieliśmy tego straszliwego pecha, że po tym, jak zostaliśmy najechani we wrześniu 1939, to na długie lata, kiedy strony walczące ostro produkowały i kombinowały, no my z oczywistych względów nie mieliśmy szansy, żeby produkować czy nawet projektować coś własnego. Stąd mamy projekty. Potem mamy na samym szczycie projekty powojennych czołgów ciężkich, które też były zgłaszane, które też były przesyłane. I w ten sposób udało się złożyć to drzewko. No, powiem tak, osobiście bym chciał, jak zresztą paru deweloperów, też wiem, że ma dokładnie takie samo zdanie, że chcieliby, żeby to były głównie maszyny historyczne, tak bardzo jak się da, no ale ze względów obiektywnych wiadomo, że to nie mogło być drzewko w pełni historyczne. No,
niestety, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Mhm. Charakterystyka pierwszych czterech tierów, z tego co tu widzę, mały pancerz, dobra mobilność i lepsza alfa, jeżeli chodzi o inne narodowości, tak tu przynajmniej pisze. Może nie najlepsza, ale przynajmniej tym się będzie charakteryzować. Tak. Jeżeli, no... Generalnie chodzi o to, że jedną z takich cech wyróżniających polskie drzewko, bo tam są zmiany, najpierw mamy czołgi lekkie, potem mamy czołgi średnie, potem mamy czołgi ciężkie. Natomiast jednym z takich wspólnych elementów całej linii ma być to, że właśnie to są czołgi o raczej dużej alfie, często wyższej lub sporo wyższej niż czołgi innych nacji. Mhm. No i zaczynają się właśnie te ciekawe pojazdy od piątego tieru. Ciekawe dlatego, że tak naprawdę Wargaming musiał ostro się napocić, żeby je, można powiedzieć, też zaprojektować, bo to chyba były szkice różne, tam jakieś informacje muzealne. No, pierwszy raz chyba widzimy te projekty w grze World of Tanks. Tak mi się wydaje, nie? No i na piątym tierze mamy Medzika, który już wygląda bardzo ciekawie. Czekaj, czym on tu się charakteryzuje? No, będzie mieć zapewne super działko. No i nie wiem, z tym pancerzem. Czekaj. Nie wiem, czy pamiętasz charakterystykę tego pojazdu? Ciężko teraz tak na szybko. Tak, w 100% nie, ale generalnie to są czołgi takie przejściowe, to znaczy mocne działa. Mhm. Nie najgorszy pancerz, w miarę przyzwoita mobilność, natomiast nie są to jakieś czołgi poza tą alfą, które jakoś super odstają. Znaczy one mają charakter taki, powiedziałbym, troszeczkę przejściowy, zresztą to samo, kiedy spojrzeć na ich kształt, na ich konstrukcję, to widać, że to też jest taka, jakby to powiedzieć, zmieniająca się koncepcja. Mm-hmm. Począwszy od takiego dosyć przedwojennie wyglądającego 25TP. Potem są dwa projekty inżyniera Habicha, które wyglądają już tak dużo bardziej nowocześnie. No a potem, no, potem mamy już te wysokie poziomy. No i właśnie myślę, że te od tego Habicha moim zdaniem tu zaczyna się dosyć ciekawie, bo ten szósty tier to będzie takie, można powiedzieć, połączenie trochę czołgu ciężkiego z średnim i alfa 240, z tego co pamiętam, więc no to może być bardzo ciekawy czołg z dobrym pancerzem, taki, można powiedzieć, fajny medzik na topa będzie z tego pierwszego Habicha, a pierwszym czołgiem ciężkim mamy siódmotierowy Habich 45TP. Tak, to jest... chodzi o to, że generalnie te pomysły Habicha prezentowały się różnie, w sensie właśnie no, pomysłu. Część to jest... Pierwszy z tych dwóch czołgów, no to jest taki właśnie typowy, w miarę typowy średniak, natomiast drugi to jest... no to jest właśnie taki bardziej hybryda już naprawdę czołgu ciężkiego. No i cóż, ósemka, dziewiątka i dziesiątka mamy tutaj Markowski, Tyszkiewicz, Lewandowski. Też czołgi, które tak naprawdę chyba po raz pierwszy były w tak dokładny sposób narysowane chyba, nie? Przez Wargaming. Nie wiem, czy ciężko było zapewne zaprojektować. Wargaming musiał chyba ostro tam zagłębiać się po różnych muzeach, nie? Po archiwach. Po archiwach, no, tak, no, no, no. Bardzo ciężko było znaleźć materiały źródłowe, co powoduje, że te czołgi w takiej postaci, w jakiej widzimy je, są bardziej, powiedzmy, rekonstrukcją tego, jak te czołgi mogłyby najpewniej wyglądać, ponieważ one nie zostały też jakoś super, super dokładnie super opracowane. W sensie mamy, wiesz, to co w archiwach udało się znaleźć, to były projekty, to były plany, ale to nie był, wiesz, super szczegółowy plan techniczny taki, wiesz, od A do Z, jak na przykład masz w przypadku Tygrysa Królewskiego, czy wielu tych maszyn historycznych, gdzie po prostu masz rozpisane dokładnie wszystkie detale, wszystkie elementy opancerzenia, wyposażenia wewnętrznego, wiesz, wszystko po prostu opisane do ostatniej śrubki. Oczywiście w każdym razie teraz na razie tak delikatnie pokazuję i przypominam, co to za czołgi będą, ale jak będzie serwer testowy, no to
naprawdę proponuję wielu graczom, którzy chcą grać tymi polskimi czołgami, żeby potestować, sprawdzić. I cóż, 8, 9, 10, no to główny plus tu będzie chyba alfa działa, bo z tego co pamiętam 750 Lewandowski będzie napieprzał, czyli można powiedzieć takie połączenie, tak tu pisze, ISA 4 z E-setką na tierze 10. Jaki to będzie czołg? Czy to będzie czołg OP, czy tylko sytuacyjny? Ciężko tylko powiedzieć. Tylko testy będą w stanie powiedzieć dokładnie, jak te czołgi wypadną, ponieważ, wiesz, ja to widzę w ten sposób. Potężna alfa z jednej strony bardzo ułatwia roboty, po prostu nie musisz się wychylać nie wiadomo ile razy. Wierzesz raz, łupniesz, ładnych paręset HP-ków przeciwnik traci, wycofujesz się, przeładowujesz, super. Ale z drugiej strony, wysoka alfa z reguły oznacza też niską szybkostrzelność, czyli jak trafisz i przebijesz, jest git. No, ale jak nie trafisz albo się nie przebijesz, jest problem, bo przez dłuższy czas się wycofujesz i jesteś bezbronny. No cóż, można powiedzieć, będą to czołgi, którymi trzeba będzie nauczyć się grać, ponieważ, jak już zapewne wiecie, następnym plusem oprócz tej alfy polskich czołgów to jest depresja. 10 stopni ma 50 TP prototyp, czyli cóż, no, ja jeszcze nim nie grałem, zaraz rozegram pierwszą bitwę. Oczywiście już wielu graczy tym czołgiem grało. Z tego, co Faletti mówiłeś, na razie oceny są niezbyt pozytywne, jeżeli chodzi o grę tym czołgiem. Narzekają na pancerz głównie, tak? Tak, to znaczy, wiesz co, to dokładnie wygląda w ten sposób, że owszem, ten czołg to nie jest Defender, jeśli chodzi o pancerzenie. Pancerz przedni jest słabszy, pancerz kadłuba jest słabszy. To nie jest czołg, gdzie na serio już wyjedziesz, tam nie wiem, na wprost, tylko skontowany, nieważne, duża część się podbija. Tak wesoło nie ma. Natomiast trochę tego pancerza ma. Wieża jest dosyć odporna. Duża różnica w porównaniu z Defenderem polega na tym, że dużo, dużo lepiej działasz w holdownie. Po prostu jeśli możesz schować kadłub i przede wszystkim dolną płytę, to robisz się naprawdę twardy. Do tego masz nieco lepsze działo niż Defender, w sensie tam trochę szybciej celuje, trochę szybciej skupia, jest trochę celniejsze, szybciej przeładowuje, więc generalnie możesz, no masz dosyć skutecznie się strzelać, ale pod warunkiem stosowania odpowiedniej taktyki. Ja myślę, że te czołgi na pewno będą lubiane dla tych, którzy lubią grać na wieże. No cóż, no tak jak mówiłem, połączenie można powiedzieć wschodu i zachodu, tak to na stronie Wargamingu pisze. Jak to będzie? Oczywiście zobaczymy na testach. Oczywiście testy też mogą spowodować to, że Wargaming delikatnie poprawi błędy i dlatego na pewno ja będę sporo na testach jeździł i wam też proponuję. No słuchajcie, no w każdym bądź razie już za niedługo mamy wersję 1.1 z polskimi czołgami. Wersja 1.1, na razie tylko wiemy o tym, że zmiana to będą polskie czołgi. O innych zmianach na razie cisza, nie wiadomo. Znaczy wiem, że jeszcze będzie tam parę drobiazgów, nie tylko polskie czołgi, no ale wiadomo, że dla naszej społeczności co będzie najważniejsze? No to, że wreszcie polskie czołgi nadchodzą. Tak jest. Ja tylko przypomnę, że to, że właśnie te czołgi są jedyne w swoim rodzaju, to mi się bardzo podoba, bo bałem się trochę tego, że będziemy mieć kopie niemieckich i radzieckich pojazdów. Mamy tu naprawdę w zasadzie każdy tier od 1 do 10 jest chyba jedyny w swoim rodzaju. No nie ma tu jakiegoś tieru, do którego można by było od razu porównać do konkretnego czołgu z innych drzewek. To są wszystko czołgi jedyne w swoim rodzaju. Dobrze myślę chyba, nie, Falati? Tak, zasadniczo tak. Oczywiście są pewne podobieństwa na takiej zasadzie, jak właśnie ludzie porównują 50 TP prototyp i Defendera, ale to nie jest to samo. Jednak jest troszeczkę tych różnic, styl gry jest troszeczkę inny, podejście jest troszeczkę inne, także wygląda to znacząco inaczej. No cóż, ja za kilka minutek zagram swoją pierwszą bitwę na 50 TP prototyp. Tobie, Falati, dziękuję za rozmowę, no i
Jak będę, oczywiście, jak będzie już serwer testowy, od razu na niego wejdę i od razu wam te wszystkie czołgi pokażę. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję, Zapraszam Falakti, do testowania. Za rozmowę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Proszę uprzejmie. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się i do zobaczenia na testowym.